Ej, pokażę wam widzowie, co trzymam w szafie koło łóżka. Tutaj ja śpię, a tutaj mam szafy. I tutaj, w tych szafach trzymam, patrzcie na to, uwaga, uwaga, tutaj trzymam łapeczka w górę! Nie, żartowałem. Są tutaj pieniądze, różne pieniądze. W tych szafach trzymam bardzo dużo pieniędzy. Ostatnio zarobiłem i się narobiłem, no bo na to ciężko pracowałem. W tych szafach jest dużo pieniędzy różnych oraz mam też sejfy przygotowane oraz bloki do budowania. Słuchajcie, trochę się boję trzymać pieniędzy tutaj w moim pokoju, blisko łóżka. To jest trochę niebezpieczne. No bo każdy może wejść, nie mam tutaj drzwi żelaznych, nie ma, tutaj to wszystko jest otwarte, wiecie, trochę się boję o moje pieniądze. I wiecie co? Wybuduję bank. Myślę, żeby wybudować taki bank, w którym się trzyma pieniądze, on jest bezpieczny, są skrytki i ja bym go zrobił w tym miejscu, tutaj pod dołem. Wejdźmy, chodźmy, to zróbmy teraz, bardzo szybko, wiecie? Bo ja się boję o te pieniądze, że one, wiecie, ktoś może je wziąć czy coś, ja się boję o to, w szafach tak się nie powinno trzymać ogólnie. Weźmy te bloki budowlane, weźmy kilof oraz łopatę, okej, mamy te rzeczy, albo jeszcze troszeczkę więcej weźmy bloków budowlanych, weźmy trochę pieniędzy i zacznijmy to ogólnie przenosić. Zaczniemy to przenosić, już biorę do ekwipunku troszeczkę pieniędzy, weźmiemy też sejfy, no i pierwsze musimy zrobić bank. Zrobię go bardzo mocno z betonu, zrobimy go z brązowego betonu, to jest bardzo twardy materiał, nie do przebicia praktycznie, więc sobie weźmy w takim razie tutaj, zejdźmy, uwaga, uwaga, dobra, nic mi się nie stało, trochę spadłem na skróty, wiecie, z dachu. Okej, postanowiłem, żeby go zrobić w tym miejscu, tutaj go zrobię z tyłu za domem, żeby ludzie go nie widzieli, wiecie, bo z tyłu za dom to mało osób chodzi, nie? Nikt o tym nie będzie wiedział, ja to zrobię dosłownie za ścianą, patrzcie, elegancko tak sobie zrobimy i tutaj postawimy safe, czyli, czekaj, nie zabrałem tego, ej, czekajcie, nie zabrałem drzwi, takich bardzo takich mocnych, jak to w banku jest, poczekajcie, szybko skoczę, a wy widzowie możecie skoczyć na mój sklep, pamiętajcie o moim sklepie, koszulki, bluzy już są dostępne różnego koloru, różne logo, poduszki, naklejki i wiele więcej. Smajsokro.pl, zapraszam was do każdego zamówienia, dołączam swoje zdjęcie z autografem. Jeszcze macie gratis zdjęcie, autograf oraz naklejki. Okej, i teraz patrzcie, idziemy do góry. Ja wam pokażę, mam takie drzwi bardzo mocne. Tutaj w tej szafie, nie, czekaj, w tej szafie to było, w tej, nie, w jakiej to było, w jakiej to szafie było, czekaj, w tej, czy nie? Nie w tej? Ej, w jakiej to ja trzymałem je tutaj, w tej, nie? Czekaj, tutaj nie, czekaj, to gdzieś by, o jest, są, dobra, no bara, mam. Okej, w tej szafie to trzymałem, czyli to najważniejsze. To są drzwi złote, przeciwwłamaniowe, bankowe. I wam teraz pokażę, skoczmy sobie na dół, okej, tutaj przeżyję. Postawmy te drzwi na środek, patrzcie, uwaga, uwaga, bum, postawiłem, zobaczcie, to są drzwi bankowe, nie do przebicia, one mają tutaj naprawdę wielki materiał, one są grube, nie do przebicia, dajemy sobie tutaj teraz ściankę, wstawiamy te bloki elegancko i robimy swój bank. Dużo ludzi mi pisało z was po prostu, widzowie, że zbuduj bank, trzymaj te pieniądze gdzieś, że nie możesz tak trzymać i tak dalej, nie? Ja się wreszcie was posłuchałem, jak coś będziecie mieć jakieś pomysły, no to do mnie, widzowie, piszcie, ja was będę się słuchał, bo jak macie jakieś pomysły, żeby coś zrobić w mojej wiosce, a moja wioska jest taka duża, no to piszcie komentarze, może wy macie jakieś pomysły. No, a teraz sobie elegancko tutaj stawiamy, patrzcie. Tak, i to będzie bank, aż dotąd go zrobimy długiego. Teraz musimy zrobić ścianki, więc robimy ścianki teraz dookoła, szybko. Okej, beton jest twardy, więc on powinien mi tutaj wystarczyć. Tutaj zróbmy sobie tak, nie wiem, odległość może gdzieś taką, tyle wystarczy wysokości? Dobra, git. Okej, tutaj będziemy robić już sufit. Patrzcie, szybko mi to idzie, postawimy ścianki, ścianki. Postawimy sobie ścianki, jeszcze tylko jeden pasek i gotowe, skończone. Okej, mamy ścianę, mamy już miejsce i tutaj postawmy sobie safe. Bierzemy sejfy, czyli tu będzie jeden, drugi, trzeci, czwarty, kilka tych sejfów dajemy tutaj, bardzo dużo sejfów, bo wiecie, bo dużo mam pieniędzy, no to muszę to trzymać. Okej, tyle sejfów chyba wystarczy, no i teraz bierzemy pieniądze. Do tych sejfów musimy włożyć pieniądze, wszystko wkładamy do środka, patrzcie, wszystko do środka wkładamy elegancko. Ej, tu mamy jakąś świeczkę złotą, co za świeczka? O, mogę postawić, patrzcie, świeczkę, będzie prestiżowo. Okej, postawiłem jeszcze takie świeczki, w razie one też są złote, też swoje kosztują. Okej, teraz mamy sejfy, idę przenieść te pieniądze. Bierzemy te wszystkie pieniądze z mojego domku i tutaj, czekaj, zamknę to. Okej, i tutaj wszystko wpakujemy do mojego banku prywatnego. Wszystko zabieramy i idziemy przenieść do środka. Okej, całe moje złoto, bo też mam złoto i tak dalej. Tu jeszcze musimy to przenieść. Okej, dobra, idziemy szybko i do środka wkładamy. Szybciutko, wziu, jesteśmy, patrzcie, tutaj jest plus taki, że możemy wyskoczyć i wnaszamy to do środka. Dajemy wszystko, dobra, do środeczka, jeszcze tyle, do
każdego sejfu musimy wypełnić. Dużo dolarów mam, zobaczcie, ja jestem bogaty, ja to zbierałem, no pracowałem przez ostatnie miesiące, więc to znikąd się nie pojawiło, ja to na to ciężko zapracowałem. Dobra, już po dłuższym czasie wszystkie pieniążki zaniosłem, nic nie mam w szafkach, zobaczcie, szafki są puste, wszystkie pieniądze zaniesione. Elegancko, więc możemy pójść do naszego sejfu i tam sobie zamknąć nasze pieniążki. Patrzcie, wszystko jest w sejfie udekorowane, sejfy działają. Tutaj jeszcze dałem złoto z tej strony dałem jeszcze złoto i tutaj mamy elegancko popakowane. W każdy sejf jest właśnie pieniądze, złoto moje i tak dalej. Dobra, wszystko jest, no i pięknie, stabilnie zakręcone, więc zamykamy te drzwi. Patrzcie, zamykamy drzwi, są zamknięte elegancko, nikt tutaj wejść nie może, to jest szczelnie zamknięte przeze mnie. No i w takim razie, skoro zamknięte, możemy sobie wrócić do domku elegancko. No, wszystkie teraz czuję się bezpiecznie, że wszystkie moje pieniądze są w banku moim. Elegancko, a teraz idę sobie odpocząć, bo trochę się napracowałem, ale chce mi się spać, wiecie co, idę, już jest noc, zrobiła się noc, więc się położę i sobie zaśniemy. Mega jestem zmęczony, co jest grane? Słyszałem jakieś, co jest? Słyszałem dźwięk pisk opon? Ej, jakby ktoś podjechał, co jest grane, czekajcie, jakby to z dworu ten dźwięk wybiegał, słyszeliście to? Normalnie pisk opon, jakby ktoś jechał autem, zaraz, zaraz, ale ja nikogo nie zapraszałem, Sepka i Patty nie ma, żadnych gości też nie powinno być, o co chodzi? Czekajcie, wyjdźmy to na zewnątrz sprawdzić. Czekaj, czekaj, słyszałem normalnie pisk okon, jest mega mocno ciemno, już chciałem iść dosłownie spać, już chciałem się położyć i spać. Ale czekajcie, czekajcie, o co tu chodzi? Co jest grane? Ej, co jest? Oni noszą pieniądze do auta? Ej wy, stać, stać, powiedziałem, stać, stać! Ja wam teraz dam, czekajcie, stać, stać, stać! Oddawać mi te pieniądze, oddawać mi te pieniądze, powiedziałem, oddawaj, 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 chodź tu, oddawaj, oddawaj! O nie, odjechali! Z moimi pieniędzmi, to są moje pieniądze, zostawcie je! To są moje! Patrzcie, odjechali, pojechali w las. O nie, uciekli do lasu. Ja ich nigdy nie znajdę. Odjechali, moje pieniądze. O nie, oni otworzyli mój sejf. Zostałem ukradziony. Zostałem ukradziony, nic nie mam. O nie, zabrali moje całe złoto. Czekaj, sejfy, sejfy, sejfy. Puste są, nic nie ma. Patrzcie, puste sejfy. Wszystko zabrali. Zostałem ukradziony przez złodziei. O nie, to banda gangsterów. To są tacy źli ludzie. Oni pojechali w las, patrzcie, ani jednego centa, wszystko zabrali, puste sejfy, dosłownie nic nie ma. No nie, co ja teraz zrobię? Ej, muszę z tym iść na policję, wiecie co? Idę na policję z tym, nie, tak być nie może. Idziemy teraz w nocy na policję. Policja powinna mi pomóc, od tego właśnie jest. Albo nawet idziemy do FBI, jeszcze lepiej. Idziemy do FBI, jeszcze mocniejszej niż policji. Bo tutaj jest budynek FBI, oni są jeszcze lepsi niż policja. FBI należy do jednostek specjalnych i to takich bardzo, patrzcie na to FBI. Idziemy tutaj do Departamentu FBI. Halo, halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Witam FBI, mam zgłoszenie. Zostałem ukradziony, ukradli mnie z pieniędzy, cały mój bank, wszystkie moje oszczędności, pieniądze, złoto. Zostałem okradziony przez jakichś bandytów, którzy byli zakryci, nie widziałem ich twarzy, nie wiem kto to jest. Odjechali czarnym autem chyba, albo czarno-brązowym, coś takiego, ciemnym autem. Aha, wzięli dobrze, moje pieniądze. Dobrze, tylko proszę to, pana, proszę no. pana, ja wszystko zanotuję, nie, ale tak, sprawą tak. Albo zajmiemy się później, albo panu dam psy takie, co, które później? Trobią i sam zajmie się pan nie, tą sprawą. Nie, 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 ja nie mogę później. Ta kradzież była dosłownie jakieś 10 minut temu. Ja tu przybiegłem bardzo szybko w to miejsce. Musimy się zająć sprawą już, od razu, teraz. Dobrze, a więc tak to wygląda. Pieski, chodźcie tutaj. Pieski? Chodźcie. Ale co, u góry mają być pieski, czy co? Zaraz przyjdą tutaj pieski, chodź tu. Idziemy do góry po nie, tak okay, jest. Okej, dobra, dobra. Tutaj mamy wejść pieski, ale jakie pieski? Nie rozumiem, o co chodzi. Normalnie psy tropiące, co? Które Ej. Powinny wytropić. Chodź, chodź, tutaj, to tutaj, są tak jest. Psy FBI? Serio? Dokładnie tak. Słuchaj, tu są ciuchy dla ciebie. Przebierz się, będziesz jednym z nas. Tylko serio? Do ja mam sprawy. Zostać FBI i psy mają być FBI? Wow! Jakie one są kozackie, patrzcie na to. Psy z FBI. Dokładnie tak, potrafią... one wszystko wytropią. Posłuchaj, wszystko wytropią. I masz tutaj jeszcze takie coś. Trzymaj. I jeszcze mamy pistolet. Ja, patrzcie, jeszcze mam pistolet. Okej, zabieram wtedy. Mam pistolet, jeszcze dostałem pistolet, ale nie tylko wiem. Tylko nie strzelaj, uważaj, jeszcze uważaj, amunicję. To jest do rozwiązania sprawy, musisz sam sobie poradzić. To poproszę dwie takie pary, żebym miał tutaj, proszę mi tutaj rzucić, żebym miał kilka tych broni. To jeszcze jedną, okej, będę miał trzy do strzelania, bo nie wiadomo ile będzie tego strzelania. Okej, dostałem pistolet, mam psy tropiące i jeszcze muszę się przebrać. Tutaj w takim masz razie... ubrania, chodź, jeszcze chodź, jedno chodź, poproszę, jeszcze ci. Jeden poproszę, żebym miał więcej do strzelania i wtedy idziemy się przebrać. To będzie ciekawe, no to proszę mi dać jeszcze
jeszcze jedno. Dobrze, jeszcze jedno, daję, proszę bardzo, tutaj jakie wyrzucam. Psy super, patrzcie na to, ale kozackie, tropiące psy w FBI, pierwszy raz takie widzę. Okej, okay, ciuchy, co proszę powybierać. Uwaga, teraz wybieramy ciuszki, patrzcie, mają o kolorowe, a jest pomarańczowe? Jest takie jasno pomarańczowe, żółto, no to fajnie, to sobie wybiorę na przykład o ten. Uwaga, wybieramy sobie i pyk, jest, ubrałem się, patrzcie jaki strój, FBI, ale kozak, od razu FBI. Lepiej pan wygląda. Ej, co tu jeszcze jest? Maska? Co to jest? Ej, czekaj, to założę. Patrzcie, jeszcze mam jakąś maskę. Co? Jeszcze mam maskę! Ale kozak wygląda, patrzcie na to. Mogę ściągać maskę i zakładać. Ale jazda. Teraz powinieneś sobie poradzić z tymi psami. I te psy należą do mnie, tak? One będą tak się mnie słuchać? Tak, dokładnie. Dołączy do ciebie jeszcze jeden, ale on jest na zewnątrz. Ja go mu powiem, żeby poszedł. Okej, okay, a jak nazywa się ten pies, ten niebieski? Jak on się nazywa? Tutaj się nazywa Burek. Burek? Tak. A mogę, on mi przypomina mojego przyjaciela, mogę go nazwać Alek? Nazywaj go jak chcesz. Okej, okay, dobra, mam psy tropiące elegancko. Wyglądają jak moi przyjaciele, no ale nieważne, okej, okay, to idziemy w takim razie. Idziemy, chodźcie pieski. Musimy wytropić tych złych bandytów, którzy mnie okradli. Idziemy do mojego domu, żeby oni wywąchali tutaj te ślady. Do widzenia. I zobaczymy, do widzenia. Okej, okay, dostałem właśnie 3 pieski, są elegancko, tropiące z FBI. Ciekawe, czy one mi pomogą. Miejmy nadzieję, bo zostałem okradziony. To chodźcie szybko, chodźcie za mną. Tutaj, ja wam pokażę miejsce, zaraz będziecie wąchać. Chodźcie pieski, szybko, za mną biegnijcie. Idziemy. Musimy pójść do tego miejsca, gdzie są ślady. Może one je wykryją, bo ja nie wiem, gdzie oni tam, wiecie, oni pojechali tam gdzieś w prawo w las, ale ja nie wiem, nie znam drogi, nie znam tego. Patrz, jeszcze jeden biegnie, co? Jeszcze jeden, patrzcie, jeszcze dodatkowy jakiś. Co to jest za pies? Wow, jeszcze 4 psy, patrzcie, jeszcze jeden. Wow, dobra, mam teraz normalnie gang psów tropiących z FBI. Jest nasza piątka, ja jestem i 4 psy tropiące, zobaczcie, podejdźcie. Chodź tutaj, patrzcie. O, słuchają się, zobaczcie, jakie kozackie, jak one wyglądają. Ej, dobra, nieźle, z tymi psami sobie poradzę. Musimy teraz wytropić tych złych bandytów. Okej, no to chodźcie, idziemy. Będziecie tutaj te ślady sprawdzać. Zobaczymy, czy one wykryją te ślady, czyli co zostałem okradziony. Ja im pokażę je. Szukajcie, wąchajcie, może coś znajdziecie. Szukajcie, może coś znajdą. Tutaj jeszcze, tu było właśnie, o, coś wyczuły? Czekajcie, co? Ale zaraz, tam zostałem okradziony. Czemu? Ej, co jest grane? One pokazują tam, ale ja zostałem tam okradziony. To czekajcie, idziemy, bo one pokazują już trop, ale przecież ja tam byłem okradziony w tym kierunku, tam jest mój bank, a one coś wyczuły tutaj. Ciekawe, idziemy. Ej, faktycznie, co? Ślady! Ślady! Ej, dobra, ty, nieźle, a przecież tutaj ja tego nie widziałem w ogóle. Szukajcie. Gdzie teraz? Kolejne, okej, dobra. Idziemy teraz tutaj, następne. Patrzcie, jak one mają trop, ja bym nigdy nie znalazł, nigdy bym tego nie wpadł. Dobra, idziemy za nimi, wyciągamy broń i idziemy szukać tych bandytów. Musimy odzyskać moje pieniądze, wszystkie pieniądze musimy odzyskać oraz złoto. Okej, idziemy. Wyczalili, tutaj są ślady, tutaj, w tej sklepie. Stać, policja! Policja, przeszukanie, szukajcie sklep, szukajcie skrzynek. Czy coś tutaj są? Nie, tu są artykuły spożywcze, tu nic nie ma. Okej, tutaj też nie, tu jest tylko różdżka. Tu nic nie ma, nie, no tutaj moich pieniędzy tutaj nie ma. Co? Dalej? Mamy przejść dalej? Gdzie dalej? Wo, coś znaleźli, patrzcie, te ślady dalej prowadzą, okej. Okay. W tym sklepie nic nie było. Omijamy, idziemy dalej. Dobra, tutaj są kolejne ślady, patrzcie. Tak, szukajcie. Gdzie jeszcze następne? Szukajcie, patrzcie jak szukają. Wow, ej, nieźle, dobra, to mi się podoba. Idziemy, tu są kolejne ślady, widzimy. Tak, doprowadźcie mnie. Dokąd te ślady prowadzą? Tutaj? Okej, idziemy, tu już w las wchodzimy, w las. Czyli tutaj się robią drzewa dookoła, patrzcie, tu są drzewa. Idziemy, wow, ile śladów! Ile śladów wykryli, patrzcie na to, to są ślady bandytów, tak, w tym miejscu, dobre pieski, aja, dobre. Okej, okay, a tam mamy, czekaj, chodźcie tu za drzewo, kryjcie się za drzewem. Okej, okay, i teraz patrzymy, tam jest dom, co? Dom zarośnięty? Ej, to mi podpada na dom bandytów, oni się tak potrafią kryć. Pieski, prowadźcie, gdzie teraz, którędy, prosto? Okej, okay, musimy uważać, będziemy wchodzić w długą trawę. Ej, oni mają dom schowany w trawie, o lol, dobra. Ale coś tutaj wyczujecie, uważajcie, coś tutaj jest. Co to za kwiatek? A dobra, to kwiat. Jak coś to wąchajcie, czekajcie. Nie wiem, czy oni coś tutaj wykryją, nie? Co tam jest, czekaj. Coś w tej trawie.
Wow, ej, to jest pułapki, uważajcie, w tej trawie są pułapki. Pułapki, wow, ej, dobra, nie widziałem przez chwilę. Normalnie są pułapki tutaj w tej trawie, mamy kolce. Uważajcie, bądźmy ostrożni, kliknijmy. Patrzcie, idziemy w trawie normalnie z góry, tak widzicie? I musimy uważać, dlatego że są tutaj pułapki. Przechodzimy do tego domu. W tym domku oni muszą być. Tutaj może bandyci są skryci i pieniądze moje zebrali. Okej, idziemy powoli. Lasery są! Lasery w trawie 300 IQ, jakie pułapki, no. Uważajcie, uważajcie, uważajcie. Cicho, cicho teraz, cicho. Chodźcie za mną, tędy. Chodźcie tutaj. Dobra, tak, powodujcie. Gdzie jest reszta? Chodźcie, dobra, super. Idziemy, zbliżamy się na po prawej. Tu są kolejne pułapki. Jest płot, okej. Rozwalimy, uważajcie, pieski. Czekaj, rozwalamy płot, okej. Przechodzimy dalej, patrzcie. Przechodzimy, rozwalamy płot, FBI wkracza, ale pomału, po cicho, bo musimy, wiecie, wejść tak gwałtownie zaraz, ale idziemy powoli. Tu są kolejne pułapki, zbliżamy się coraz to bardziej do domu. Idziemy, ale jest akcja, normalnie super akcja, nie? Teraz patrzę. Ej, tam stoją, widzę, tam jest, stoi, bandyta, tam jest, ej, widzicie go? Serio, tam jeszcze spróbuję wejść, pieski, nie ruszajcie się, stójcie. Okej, ja wchodzę do góry, jestem na góry. Widzę bandytów, tak, są tam bandyci, patrzcie, są, stoją bandyci, czyli tutaj to jest dom bandytów, 100%. Dobra, w takim razie tutaj musimy przejść, ale oni są ukryci, patrzcie, oni specjalnie wykorzystali trawę, żeby się ukryć, ale 300 IQ, nie? Gdzie ja wszedłem, zobaczcie, tak to wygląda. O, teraz tak to wygląda. Czasami kamera tak przechodzi, bo ta przestawę buguje się. Teraz idziemy, musimy wejść do środka jakoś. Musimy to przeskoczyć zaraz. Czekajcie, zaraz to możemy, tutaj wejdźmy. O nie, bandyta tu jest, bandyta, pieski, bierzcie go, musimy go rozwalić. Bierzcie go. Tak, dobrze. No macie, dobra, zabraliście go. Zabierzcie go. Macie, zabierzcie go. Szybko, bierzcie go. Dobrze. Okej, mają go, super, dobra. Kolejny, łapcie go szybko, żeby nic nie dał sygnału. Łapcie go. Szybko jest, dobra. Okej, cicho teraz, cicho. Zapaliśmy dwóch bandytów, żeby oni nie dali sygnału po prostu, nie? Dobra, idziemy dalej. Mają basen nawet swój prywatny. Aha, tak oni się bawią. Nie, teraz nie kopię, nie ma czasu na kopanie się, co wy robicie? Patrz, chodź teraz kopię. Co wy robicie? Ej, pieski, teraz... nie ma czasu na kopanie się, teraz jest akcja. Mamy akcję, FBI, musimy się włamać. Co to robią? No patrzcie, one sobie się kopią. Dobra, wchodzimy, spróbujmy wejść jakoś do środka. Spróbujmy wejść po tych... O, co to jest? Jakaś linka. O nie, ta linka coś prowadzi, widzicie? U góry jest taka ślinka. O, ta linka może oznaczać, że tu coś jest podpięte. Uważajcie. Tutaj może być alarm, którego nie możemy aktywować. Okej, wspinamy się teraz po ścianach. Idziemy po ścianach, patrzcie, wspinamy się teraz po ścianach. Pieski, wchodźcie. Tutaj przejdziemy. Okej, chodźcie. Dobrze, patrzcie, pieski idą, super. Chodźcie do góry. Chodź, piesku, do góry, tak, spinaj się. Tutaj rozwalimy szkło. Okej, wchodzimy do środka. Powoli. Czekaj, ja pierwszy. Weźmy broń do ręki. Okej, wziąłem spluwę. Idziemy, wchodzimy. Żeby tutaj bandytów nie było. Dobra, jesteśmy w środku. Włamaliśmy się. Jesteśmy w środku, w domku bandytów. Okej, super. Pierwsze się udało. Dalej idziemy dalej. Chodźcie. Tak, powoli. Dalej idziemy teraz na dół, schodzimy. O, tutaj był chyba ktoś. Czekaj. Patrzymy. FBI, open the door! Stać! Strzelamy się! FBI! Uważaj, pieski, bierzcie go! Bierz go, piesku! Bierz go! FBI! Łapać go! Uwięzić go! O, patrzcie, tu mają broń jakieś, co to jest? O, masz, teraz szybko, bierzcie go, pieski. Okej, ja schodzę na dół. Co to jest na dole? Na dole. Schodzimy. O, a tutaj są drzwi. Tak, ponącza. O nie, tu są kolejne drzwi. Co to jest? Oni mają skryte. Jak to jest skryte? Idziemy dalej. Co? WC tu jest? Co to jest WC? Pieski, rozwalcie go poważnie. Przejdziemy. Tutaj coś jest? Co tu mają w szafach? Tu kryją? Gdzie są pieniądze? Gdzie są moje pieniądze? Tu ich nie ma. Ej, co oni zrobili na dole? Mają skrytkę. Patrzcie, oni tu sobie piją Coca-Colę. Oha. Oni sobie tutaj normalnie rządzą na dole, ale nikogo tutaj nie ma. Pieski, szukajcie pieniędzy. Gdzie są pieniądze? Szukajcie. Okej, oni... Szukajcie. Gdzie są pieniądze moje? Musimy znaleźć moje pieniądze i rozwalić wszystkich bandytów. Musimy zaresztować. Na pierwsze mają tutaj auto. Dobra, musimy przypilnować. Pieski, przypilnujcie to auto. Tak jest, ja idę szukać pieniędzy. Gdzie one są? Może będą u góry? Okej, przypilnujcie to auto, ja idę szukać. Tu jest coś, widzę. Okej, rozwalamy. Jest, wchodzę. Jest, pieniądze, tak, są moje pieniądze. Bierzem całe pieniądze. Pieski, brać pieniądze, szybko, brać pieniądze.
Brać pieniądze, bierzemy pieniądze, wszystkie moje pieniądze, tak, mnóstwo pieniędzy, bierzcie pieski, bierzcie, bierzcie. Wszystko zabrane, no to idziemy pieski, jeszcze musimy aresztować bandytów, którzy tutaj są. Idziemy, wychodzimy z moimi pieniążkami i aresztujemy. O, bandyta siedzi, ej, on chce uciec, stój, 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 popony strzelam, popony strzelam. Stój, bandyto, on odjeżdża, pieski, bierzcie go, bierzcie go, bierzcie go, bierzcie go, szybko, szybko, szybko. Brać go, brać go, bandyta odjeżdża, patrzcie, samochodem odjeżdża. O, co za niedobry bandyta, bierzcie, tak, tak, przywieźcie mu opony, dobrze, wypadek z powodu, jest, 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 dobrze, bierz, brać go, stoć, bandyto, powiedziałem, stoć, inaczej moje psy cię ugryzą, stój, powiedziałem, zabrać mu broń, poważnie, okej, bierzcie go, bierz go, dobrze, został pogryziony, okej, stój, powiedziałem, masz stać poważnie, okej, jest, broń, zabrać, okej, zabrać broń, jest, pieski mądre, zabrałem mu broń, idziesz teraz do paki, idziesz z nami do paki, będziesz siedział w więzieniu 30 lat, albo 50 lat, jesteś aresztowany, moje psy cię aresztują, pieski, prowadzić go do więzienia, ale już, do więzienia go prowadzić, do więzienia, tak jest, tak, do więzienia, prosto, prosto, zabrać go tam, prosto, i pieski go prowadzą, nie tam, tam jest więzienie, tam macie iść prosto, tam go zabrać, tak, tak, zabierać go, okej, super, pieski go prowadzą do więzienia elegancko i tam go pogryzą, a wy widzowie możecie wejść na mój sklep, pamiętajcie, smysok.pl, koszulki i bluzy dostępne i wbijajcie jutro.